Jak ci się tu nie podoba, to co tu robisz? Wypierdzielaj stąd. Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. W dzisiejszym odcinku będę wam opowiadać, jakie komentarze widzów najbardziej mnie szokują. Zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Także w tym odcinku porozmawiamy troszkę o hejterach, ale też troszkę o tych pozytywnych, dobrych komentarzach. Będzie trochę tego i tego, także zapraszam was serdecznie na ten odcinek, gdzie wam opowiem, co takiego mnie szokuje z tego, co mówią o mnie widzowie. Polka w Ameryce. Większość komentarzy, jakie dostaję tak ogólnie, to są raczej pozytywne komentarze. Ja też wychodzę z założenia, że jeśli ktoś ma tak olbrzymią potrzebę zostawić negatywny komentarz, to to bardziej świadczy o tej osobie niż o mnie. To znaczy, na przykład ostatnio właśnie też ktoś mi tak napisał, aż to zrobiłam screenshota i powiedziałam na swoich Insta Stories na Instagramie, a propos zapraszam też na mój Instagram, bo tam często o takich rzeczach opowiadam w swoich stories. Ktoś mi napisał jednym słowem: idiotka. Okej, dziękuję bardzo za twoją wypowiedź. Przejęłaby mnie taka wypowiedź, gdyby była to wypowiedź osoby, którą znam osobiście, osoby, która ze mną przeprowadziła rozmowę, która by mi to w twarz powiedziała, że jestem idiotką, bo w życiu codziennym, tak na co dzień, z ludźmi, z którymi miałam w życiu do czynienia, których faktycznie poznałam, to nikt mnie nigdy tak nie nazwał. Więc to było to pytanie, dlaczego osoba z internetu, która mnie nie zna, swój cenny czas poświęca na napisanie tego słowa idiotka. I mi się czasami zdarzało, może ze 2-3 razy mi się zdarzyło, że zobaczyłam jakiegoś YouTube'a, kogoś, stwierdziłam, że ta osoba jest mało inteligentna, albo mało błyskotliwa, albo nudna, ale nigdy do głowy by mi nawet nie przyszło, żeby pójść w sekcję komentarzy i swoim normalnie nickiem, swoim YouTube'em podpisać i napisać tej osobie, co ja o niej myślę. Ja po prostu już nie wracam do takiej osoby na jej YouTube'a. Zapamiętuję sobie, że źle mi się to oglądało, że nie odpowiada mi prezencja tej osoby i po prostu tam nie wracam. Absolutnie nie czułam nigdy potrzeby napisania komuś, że jest idiotą. I dlatego ja mówię, ja już zaczęłam odpisywać w pewnym momencie na tego typu komentarze. Zaczęłam odpisywać. Dziękuję za opinię, ten komentarz świadczy bardziej o tobie, mówi więcej o tobie niż o mnie. Niektórym też bezczelnie zaczęłam odpisywać, jak ktoś mi na przykład napisał, że no widziałem cię w amerykańskim porno, to ja odpisałam ha, 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 you wish, na przykład. Bo też albo coś mi ktoś kiedyś napisał z jakimś sraniem, dosłownie ze sraniem, no. To ja mu odpisałam, no mogę na ciebie nasrać, ale to więcej kosztuje. No po prostu na chamstwo czasem odpowiadam chamstwem, a czasem odpowiadam po prostu, no dzięki, więcej to świadczy o tobie niż o mnie. Rzadko kiedy ja takie komentarze już mnie w ogóle dotykają, bo też wiem, że nie są prawdziwe. Akurat teraz otwiera się tutaj, otworzyła się akurat teraz remiza strażacka. To chwilę postoję, może jakieś auto będzie wyjeżdżać. I mam całą listę tutaj rzeczy, które jak mnie ludzie postrzegają, co o mnie piszą w tych moich komentarzach pod YouTube'em. I powiem wam jeszcze, oprócz tej idiotki, jakie jeszcze inne rzeczy mnie zdziwiły. Mówię, najbardziej w tej idiotce dziwi mnie to, że nie rozumiem, po co ktoś to robi. Ja nie rozumiem, czemu ja bym miała komuś napisać pod jego social mediami, że jest idiotą, więc nie rozumiem, czemu ludzie mi to robią. Nawet jeśli tak myślisz, że jeśli faktycznie myślisz, że jestem idiotką, no to po co zostawiać po sobie takie śmieci, taki syf na internecie? Tego nie rozumiem. Coś tam jedzie za mną, czy nie jedzie? Na razie tylko tutaj stanęli i się patrzą. Nie wiadomo, o co chodzi. O, wyjeżdża. Jest. Pojechało. Na sygnale pojechało. Następny tekst, który też czasem słyszę,
I to głównie pod kątem takich odcinków. O, cała wyjeżdża ta! Zobaczcie, cała straż pożarna teraz wyjechała. Kolejna taka rzecz, którą często słyszę, to jest to, że gadam bzdury. Nie gadam bzdur. Dzielę się po prostu swoją opinią. Dla ciebie to mogą być bzdury, ale to nie są generalnie bzdury, tylko to są moje opinie, to jest mój kanał, ja dzielę się tym, co ja myślę i są ludzie, którzy chcą tego słuchać. Więc jeśli uważasz, że gadam bzdury, to zrób tak jak ja. Nie zostawiaj komentarza, odejdź. Po prostu idź i oglądaj sobie kogoś, kto nie gada bzdur, a jeszcze lepiej, załóż swój kanał i podziel się swoją mądrością z całym światem, bo wiesz najlepiej, bo wszyscy inni, którzy mają inną na przykład opinię polityczną niż ty, gadają bzdury. Także jeśli ty wiesz, że nie gadasz bzdur, to zacznij prowadzić też kanał i prowadź swój content i wtedy zobaczysz, czy może ktoś inny myśli, że z kolei ty gadasz bzdury, bo poniekąd każdy z nas gada bzdury. To też są bzdury, to wszystko to są bzdury. Tylko niektórym zależy na tym, żeby uszanować cudze bzdury, a innym nie. Więc nie uważam, żebym gadała bzdur i też w życiu personalnym, tak jak mi nikt nigdy nie powiedział, że jestem idiotką, tak samo nikt mi nigdy w życiu nie powiedział, że gadam bzdury. Tylko bardzo odważne osoby pod nickiem na YouTubie są odważne takie rzeczy mówić. Kolejny komentarz, który mnie zawsze bardzo dziwi, to jest, że jestem naturalna i prawdziwa. Wiecie, czemu mnie to dziwi? Bo nigdy nawet bym na to nie wpadła, żeby to skomentować. Nigdy bym nie wpadła na to, że nie pomyślałabym, że faktycznie ciężko jest znaleźć osoby, które nie udają przed kamerą. Ciężko jest znaleźć osoby, dziewczyny na przykład, które mają, nie są niczym poobstrzykiwane, które nie mają problemu z tym, że mają czy to zmarszczki, czy jak wyglądają. Rzadko się to zdarza faktycznie, że online można spotkać youtuberów, youtuberki, które są faktycznie naturalne i prawdziwe. I bardzo często dostaję ten komentarz. Jest on miły, ale też jednocześnie jest trochę szokujący, bo to mi uświadomiło, jak mało jest tych prawdziwych ludzi. A ja po prostu nie umiem być nikim innym, tak? Mogę, znaczy inaczej, umiem, bo mogę grać kogoś innego, ale nie czułam takiej potrzeby i po co? Musiałabym utrzymywać tą kreację, kreować się na taką osobę przez cały czas, tak? Nigdy nie można wtedy wypaść z tej swojej kreacji. Natomiast komu się chce tak grać cały czas? Nie wiem, to mnie bardzo zdziwiło, że aż ktoś to musiał skomentować, że faktycznie naturalna i prawdziwa. Tak jakby nie było wystarczająco naturalnych i prawdziwych osób wokół czy w internecie, co naprawdę jest zaskakujące. Następna rzecz, którą mi powiedziano, która też mnie w sumie zdziwiła, pozwolicie, że założę okulary, bo już słoneczko troszkę wychodzi zza chmurek. Dzisiaj strasznie padało. Następna rzecz, którą mi ludzie mówią, to, że obchodzi mnie moja publika, że I care about the audience, tak? Że moi widzowie, że jestem taka interesowna, że obchodzą mnie oni w ogóle. No ale fakt faktem, bez widzów by mnie tutaj nie było. Znaczy mogłabym być, dalej mogłabym nagrywać dla 30 osób, natomiast ci wszyscy twórcy internetowi, a teraz i ja nim, takim twórcą internetowym jestem, to oni mają rację bytu i istnieją tylko i wyłącznie dlatego, że motywuje ich do tego ich publika, żeby byli i dalej tworzyli. Ciężko tak by było tworzyć te wideo, jeśli faktycznie nikt by ich nie oglądał, jeśli każdy dawałby mi negatywne komentarze, trollingowe, takie hejterowskie właśnie typu, że jesteś idiotką, czy że gadasz bzdury, to ciężko by było faktycznie tworzyć to dalej, prawda? Także dla mnie cholernie są ważne te osoby, które faktycznie pochłaniają te moje treści, które lubią spędzać sobie ze mną czas, które doceniają wkład mojej pracy i wysiłku, który wkładam w tworzenie tego kanału, które lubią sobie ze mną spacerować po Nowym Jorku,
to jest, to, dzięki tym osobom tak naprawdę tutaj jestem, także ja zawsze doceniam swoją publikę, staram się swojej publice wynagradzać jak, to, co, to, że są ze mną, wynagradzam to na przykład w taki sposób, że odpowiadam na wasze pytania, zdarzy mi się jakieś pocztówki wysłać, zawsze odpowiem na jakieś wiadomości, organizuję spotkania z widzami. A propos, będę w grudniu organizować spotkanie we Wrocławiu i w Warszawie. Jak chcecie wiedzieć więcej, to naprawdę followujcie moje social media na Instagramie. Tam zawsze o wszystkim mówię, w swoich stories, o wszystkich jakichś projektach. Także to mnie też zdziwiło, że ktoś mógł mi powiedzieć, że tak dbam o swoją publikę. A co to oznacza? Oznacza to to, że ta osoba nie miała takich doświadczeń z innymi jakimiś youtuberami. I to jest właśnie przykre, bo wszyscy istniejemy tutaj w tej sieci publicznej, w internecie istniejemy dzięki właśnie naszym widzom. Więc nie ma co, że tak powiem, samemu sobie dołki pod sobą kopać i utrudniać sobie dalsze funkcjonowanie w sieci. Staram się zawsze być miłym człowiekiem, potrafię też być zadziorna. Natomiast widzów uwielbiam i jest to dla mnie niesamowite, że mam swoich, w cudzysłowie, fanów, że są faktycznie osoby, które czekają co środę, co niedzielę na te odcinki, żeby móc spędzać sobie ze mną czas i pochodzić trochę po mieście. To jest naprawdę super. Kolejna rzecz na liście, o Boże, kolejna rzecz na liście jest taka, że jestem komunistką. Ludzie nazywają mnie komunistką, bo tak się składa, że algorytm YouTube'a, odcinki, które najbardziej są widoczne, odcinki, które najbardziej są rozpowszechniane, są to negatywne treści. I to się tyczy całych w ogóle social mediów, to samo jest na Facebooku, to samo jest na Twitterze, że po prostu te negatywne treści bardziej się sprzedają, ludzie w to bardziej klikają, więc algorytm nam tutaj utrudnia życie, wysyłając tylko takie treści w eter. W związku z tym były to dosyć takie, no powiedzmy, semipolityczne odcinki, ze dwa takie czy trzy takie miałam i pod nimi ludzie zaczęli mi pisać, że jestem komunistką. Nie, nie jestem komunistką. Jestem za godnym życiem, które nie utrudnia i nie wpływa na życie innych. To znaczy, chciałabym, żeby w Stanach Zjednoczonych była państwowa służba zdrowia, żebyśmy mogli tylko do pewnego momentu płacić, a resztę za nasze rachunki, żeby płaciło państwo z naszych podatków. Bo teraz tak czy owak płacę podatki, ale idą one na armię. W zamian za to nie mam nowoczesnych dróg. W zamian za to wszędzie dają ci plastikowe woreczki i w ogóle nie ma dbałości o ekologię. Tam, gdzie teraz mieszkam, nie ma nawet recyklingu. Chciałabym, żeby było macierzyńskie, żeby kobieta mogła spędzić ten pierwszy rok ze swoim dzieckiem i żeby nie musiała się martwić o to, co włoży do garnka, bo nie zarabia w tym momencie. Chciałabym, żeby była emerytura, żebyśmy nie musieli się martwić o naszych rodziców tutaj w Stanach, co z nimi będzie na starość, czy wystarczająco zdążą zgromadzić aktywów, bo tak czy owak nie będą dostawać emerytury, z której można prowadzić dalej godne życie. Chciałabym na przykład, żeby była opieka nad dziećmi, to znaczy, żeby były jakieś darmowe, albo darmowe, jak mówię darmowe, to znaczy, że płacone z podatków. Nie chodzi mi o to, że nagle państwo daje, państwo nic nie daje, państwo rozporządza pieniędzmi zgromadzonymi od ludzi, którzy mieszkają w tym państwie. Natomiast takie gadanie, że jestem komunistką dlatego, że powiedziałam, że płaca minimalna powinna być podwyższona, a no powinna być podwyższona, od 14 lat nie była podwyższana. Ile razy zmieniły się te ceny w ciągu ostatnich 14 lat? Jaka jest różnica nawet w wynajmie chociażby mieszkań między tym, jak tu przyjechałam 9 lat temu, a teraz? Jest przepaść. Dosłownie o 100% wzrosła kwota, którą płaciłam za moje pierwsze mieszkanie i za to samo mieszkanie dzisiaj zapłaciłabym dwa razy więcej. Także ja jestem absolutnie nie komunistką. Uważam, że kapitalizm jest
super formą i bardzo mi się to podoba właśnie w Stanach, że można łatwo założyć biznes, że można zarabiać pieniądze. To nie jest moim problemem. Ja po prostu chcę, żeby można było godnie tutaj żyć, żeby nie tracić całego majątku na swoje jakieś zdrowie, jeśli nagle dostanie się raka, czy jeśli ma się kłopoty z nerkami, z żołądkiem, jakieś operacje są potrzebne, prawda? To łatwiej by było żyć w tym kraju, gdybym żyła ze świadomością, że moje złamanie nogi nie sprawi, że mnie zwolnią z pracy, bo nie będę mogła przychodzić, że stracę ubezpieczenie zdrowotne, bo nie będę chodzić do pracy, że nie będzie mnie stać na kolejne prześwietlenia, na kolejnych lekarzy, na kolejne operacje, że później, nie daj Boże, zajdę w ciążę i co zrobię, bo nie mogę wziąć przecież macierzyńskiego, co jak się będę źle czuła, czy facet będzie za mnie wtedy płacił. Nawet ta aborcja, prawdę mówiąc, to, że nagle została w tym momencie obniżona ta ilość tygodni, po której to robią, to jest nie fair w stosunku do tych Amerykanek, które tutaj żyły i ich babcie miały więcej praw niż one. To jest po prostu nie fair. Nie powinno się zabierać tych praw, a dodawać prawa. Tak samo, nie wiem, z książkami, gdzieś teraz są bany na książki na przykład, które rozmawiają o gdzieś jakieś, pamiętniki chyba Anny Frank, nie wiem, czy już są też zabronione, ale dużo takich książek, które opowiadają na przykład o antysemityzmie albo o niewolnictwie, teraz nagle są banowane, wycofywane ze szkół. To nie jest dobre, ja wolę, żeby pomagać ludziom w funkcjonowaniu, a nie ograniczać i coś im zabierać. Tak samo, ale z kolei na przykład broń to jest już zupełnie inna kwestia, bo broń powinna, myślę, być dozwolona tak jak picie od 21 roku życia i też powinno się zawsze wykonać jakieś kursy, mieć spotkanie z psychologiem nawet przed pozwoleniem na broń, bo po prostu za łatwo tutaj ta broń jest rozdawana i dawana, przechodzi z rąk do rąk, bez żadnych pozwoleń, bez żadnych szkoleń, bez niczego, więc to też nie jest to też dobre rozwiązanie, bo widzimy, co się dzieje z bronią i główna przyczyna śmierci dzieci w tym kraju to jest właśnie śmierć od postrzelenia, no, od broni. Ale suma summarum, nie jestem komunistką i po prostu wkurza mnie to, że ludzie nie rozumieją różnicy między najbardziej rozwiniętym kapitalizmem w historii świata, jaki jest teraz w USA, a socjaldemokracją, która jest na przykład w Szwecji, czy w Norwegii, czy w krajach generalnie skandynawskich, czy nawet we Francji, czy w UK, tylko tam też już to różnie funkcjonuje, bo wiadomo, ilość imigrantów i też się teraz w ogóle w Europie słyszałam, pogarsza generalnie sytuacja do życia. Natomiast tu wcale nie jest lepiej, tutaj sytuacja do życia też się bardzo, bardzo pogarsza. Także to mnie zdziwiło właśnie, że ludzie nagle mnie zaczęli nazywać komunistką. Ja sobie po prostu wypraszam, bo ja uwielbiam kapitalizm, a komuna i kapitalizm to są zupełnie na dwóch biegunach stoją, więc no, nie da się tego pogodzić. Także to jest kolejna z takich rzeczy, która mnie zawsze po prostu dziwi. Cieszę się bardzo, jak mi ludzie często piszą, że fajnie opowiadam i że lubią mnie słuchać. To jest zawsze cholernie miłe i cieszy mnie to, bo ja też lubię gadać i cieszy mnie to, że ludziom się podoba to, jak gadam. I dzięki temu w ogóle ten kanał dalej istnieje, tak, że faktycznie te historie znalazły swoich odbiorców, także jest mi bardzo miło i też mnie to zdziwiło, bo rzadko kiedy ktoś mi potrafi, siema, ktoś nawet po polsku mi teraz powiedział, rzadko kiedy ktoś mi potrafi powiedzieć właśnie w twarzy, że fajnie opowiadasz, jakoś tak na co dzień tego się nie mówi, po prostu z kimś rozmawiasz, ktoś się na ciebie patrzy, kiwa głową, o no, wow, no to fajnie. A tak to tu mi często piszecie, że fajnie opowiadam. Co mnie też bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ale śmiesznie, że przychodził akurat jakiś Polak i powiedział cześć. No, tak to jest w Nowym Jorku. Wszystkie języki po prostu świata tutaj są. Dalej. Tu mam napisane, że zapomniałam czegoś wspomnieć przy idiotce. Mianowicie tutaj miałam taki żarcik przygotowany, ale już czas minął, ale i tak wam powiem ten żarcik. Moja riposta na słowo idiotka. Musisz przestać patrzeć w swoje odbicie w telefonie, jak do mnie mówisz. Nie wiem, czy kogoś by to obraziło, czy nie. A tutaj wam chcę pokazać, patrzcie, jaki ładny tutaj zbiór budyneczków ze schodami przeciwpożarowymi.
Ślicznie, uwielbiam te nowojorskie widoczki. Patrzę, co tutaj mam dalej na liście. Czuję, że jesteś moją koleżanką. No, słuchajcie, to jest właśnie ciekawe. To jest bardzo miłe i bardzo to lubię. I miałam kilka razy taką dziwną sytuację, zupełnie jak nie z tego świata dla mnie. Mianowicie, jak mnie ktoś zatrzymał, babeczka mnie zatrzymała na ulicy we Wrocławiu. Tak stanęła jak wryta. Ja Ciebie znam! Ty jesteś Olka z Nowego Jorku! Mogę Cię przytulić? I tak podbiegła mnie przytulić. To było zarąbiste, to było takie miłe. Miałam też raz turystkę, oprowadzałam po mieście i ona mi mówi, słuchaj, ja tak się trochę dziwnie czuję, bo ja wiem o Tobie już wszystko, a Ty jeszcze o mnie nic. Ale powiem Wam, ja też tak miałam z przyjaciółmi, zwłaszcza jak oglądałam Przyjaciół. To tak miałam, że miałam takie poczucie, kurde, oni trochę są tak, jakby byli moimi przyjaciółmi. Miałam wrażenie, że znam te osoby, że znam ich osobowość, że spędzam z nimi dużo czasu, co prawda u siebie w mieszkaniu, a oni są na ekranie, ale i tak było to miłe. Także cieszę się, że i się podoba Wam, jak opowiadam i cieszę się, że czujecie się, jakbym była koleżanką, bo o to chodzi. Bo ja jestem taka swojska i luźna, jakbyśmy się poznali na żywo, to na pewno też bym była, nie twierdzę, że zawsze będę super miła dla wszystkich, bo w różnych nastrojach się jest, wiadomo, ale na pewno nie zrobię na Was innego wrażenia. Czekajcie, bo tutaj nagle milion ludzi za mną przechodzi i gadają. Dobra, poszli. Ale na pewno nie zrobię na Was innego wrażenia, niż już nie zrobiłam. To znaczy, jeśli mnie lubicie, to na żywo, jak mnie poznacie, też mnie polubicie, a jeśli mnie tutaj nie lubicie, to na żywo, jak mnie poznacie, też mnie nie będziecie lubić. I często mnie też na przykład ludzie, ostatnio mnie tutaj babka zatrzymała na środku ulicy, dwie babki nawet, raz mnie zatrzymała, że mnie poznała, to chwilę pogadałyśmy, a drugi raz mnie zatrzymała babka i mówi, o, nie jesteś na Florydzie? A ja tak w ogóle, ktoś Cię na ulicy zatrzymuje, wie, gdzie mieszkasz, że tutaj nie mieszkasz i już tak, takie to było, wow. Ale mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, jest to takie bardzo miłe i urocze i zawsze mnie cieszy to, jak ktoś do mnie zagada. Także jak mnie znacie i gdzieś mnie zobaczycie w mieście, w Nowym Jorku, na Florydzie, we Wrocławiu, to są te trzy miejsca, gdzie najczęściej bywam. Jak mnie tam zobaczycie, to podejdźcie i przywitajcie się, zawsze będę miła. I słuchajcie, jest jeszcze taki tekst, który też często mi się dostaje. Tak jak Wam mówiłam, algorytm YouTube'a wysyła bardziej te odcinki z negatywnymi treściami. I dwa odcinki, które takie trzy odcinki, którym algorytm YouTube'a najbardziej pomógł w rozprzestrzenianiu ich, to wszystkie są negatywne. Absurdy życia w USA, bieda w USA i absurdy życia w Nowym Jorku. I nie jestem w stanie nic na to poradzić, że tak ten algorytm YouTube'a wychwytuje te treści. I komentarzem, który bardzo często się pojawia pod tymi filmami, osób, które nie znają mnie z innych odcinków, które w ogóle nic o mnie nie wiedzą. Zobaczyły tylko, że jakaś blondynka się wypowiada, nie zgadzają się z tym, co mówi, same negatywne rzeczy mówi i tekst pada pod tytułem jak Ci się tu nie podoba, to co tu robisz? Wypierdzielaj stąd. Okej? A Tobie się wszystko podoba w tym, gdzie mieszkasz? W Twoim partnerze wszystko Ci się podoba? Wszystko akceptujesz? Nie ma żadnych absurdów, żadnych negatywnych stron? W Twojej mamie? Twoja mama jest ideałem? Też nie ma cech charakteru, które Cię wkurzają albo które można by było zmienić? Każdy, wszystko i każdy ma wady. Wszędzie też można znaleźć właśnie absurdy. Jeśli tytułem odcinka jest absurdy życia w USA, to nie będę mówiła o zajebistych stronach życia w USA, bo o tym nie jest odcinek. Mam oddzielne odcinki, gdzie mu opowiadam o fajnych aspektach, prawda? Będę miała odcinek o najlepszych aspektach życia w Nowym Jorku, bo miałam odcinek też o najgorszych aspektach życia w Nowym Jorku. Także po prostu zależy od tego, jaki odcinek wrzucisz. I to, że coś ma wady, to nie znaczy, że tego nie kochasz, nie akceptujesz, nie szanujesz. Dlatego moje narzekanie
na Stany Zjednoczone, czy mówienie tego, co mi się podoba, w żaden sposób nie ujmuje od tego, co jest super i o wiele więcej jest pozytywnych stron życia tutaj dla mnie teraz, w tym momencie życia, niż negatywnych, dlatego tutaj jestem. Więc takie gadanie, jak ci się nie podoba, to sobie pojedź stąd, no to zupełnie mija się z celem. W Polsce też nie każdemu się wszystko podoba, prawda? A jakoś nie wszyscy wyjeżdżają z tego kraju, a narzekają na niego cały czas, tak? Więc ja może trochę ponarzekam, ale na pewno nie będę stąd wyjeżdżać przez to, jakie są wady życia tutaj. No wady znajdziecie wszędzie, prawda? To nie jest tylko tak, że wady są w USA. A jeszcze tutaj wam pokażę, też jest ładna tutaj uliczka z fajnymi kamieniczkami. Jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, zanim dokończę ten odcinek, jest taka, że też piszecie, żeby się nie przejmować hejterami. Nie, to nie jest tak, że ja się przejmuję hejterami. Bardziej chciałam tutaj przejść sobie. Bardziej kręcę te odcinki z innego powodu. Kręcę te odcinki tego typu, w których opowiadam, jakie dostaję komentarze, jak czasem jestem traktowana w sieci, bardziej w formie unaocznienia wam, z czym wiąże się prowadzenie takiego kanału, bo ja nawet sama sobie też nie zdawałam sprawy, jak zakładałam ten kanał, że spotkam się z taką ilością hejtu. Ale to nie jest tak, że ja mam większe predyspozycje do hejtu, czy że jestem bardziej wkurzającym twórcą internetowym niż pozostali i że inni nie dostają tego hejtu. Wszyscy dostają ten hejt. I ja po prostu, opowiadając o tym, chcę wam unaocznić, jaki syf za sobą ludzie potrafią anonimowo zostawiać i że już tacy mocni w gębie nie byliby na żywo i nie powiedzieli mi by tych rzeczy w twarz. Mogliby spróbować, ale też miałabym po prostu ciętą ripostę. I ja nie przejmuję się tymi komentarzami, bo nie są to komentarze od osób, które mnie znają osobiście. Jeśli faktycznie taka Grażynka z Januszem spotkają mnie na żywo i na żywo mi powiedzą, że słuchaj, jesteś jednak idiotką i gadasz bzdury, nie mogę ciebie już słuchać, to co innego. Na żywo to na pewno inny miałoby wydźwięk, natomiast nikt nigdy na żywo mi takich rzeczy nie mówił. I na sam koniec tego odcinka chciałabym zostawić to tutaj takie coś, co się nazywa po angielsku Easter Egg, czyli takie jajko wielkanocne. A to oznacza, że chciałabym zostawić taki mały ukłon i podziękowanie dla moich stałych widzów, którzy są ze mną już od dłuższego czasu, którzy faktycznie czekają na te moje odcinki, którzy je namiętnie oglądają, którzy wszystko mi po prostu komentują, którzy dają mi powera do tego, żeby dalej tworzyć. I wyobraźcie sobie, zrobiłam listę tych osób, żeby z imienia i nazwiska wam podziękować. Także teraz minutka dla moich fanów. Dziękuję wam bardzo za to, że ze mną jesteście. Teraz tak. Sylwia Samulczyk, Jerzy Chojnacki, Iwona Hogiel, Ali Kos, Ania Tomaszewska, Grześ Sześputowski, Michał Wandas, Teresa Berestecka, Marika Szwal, Piotr Sarnowski i Aneta w Belgii. Dziękuję. Naprawdę szczerze od serca wam dziękuję. Z tych osób, które tutaj wymieniłam, poznałam tylko jedną z was na żywo i było to bardzo miłe spotkanie. I dziękuję po prostu wam, że oglądacie te moje odcinki, że komentujecie, że mnie wspieracie. Właśnie dla takich osób jak wy to wciąż robię. Także nie przejmuję się negatywnymi komentarzami, skupiam się na tej mojej po prostu grupce osób, które cenią to, co robię, które to szanują i które miło spędzają ze mną czas. Bo ja sama ze sobą spędzam, kurde, ten czas bardzo miło. Także mam nadzieję, że wy też spędziliście ze mną miło czas tutaj na tym spacerze.
Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Pamiętajcie, nie zostawiajcie po sobie syfu na internecie. To naprawdę więcej świadczy o Waszej frustracji i o Waszym nieszczęściu, żeby poczuć tą potrzebę próby sprowadzenia kogoś w dół. Nie róbcie tego. Dzięki wielkie. Na razie, pa.